Cześć wszystkim, z tej strony Astreli, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Thaumaturge. Słuchajcie, ja wam powiem tak, jest godzina, zaraz wam powiem która, bo telefon ma obok siebie, jest godzina 3 w nocy. Ja generalnie niedawno zobaczyłam tam chyba z 2 godziny temu coś takiego, bo nagrałam w ogóle Dragon Age'a, który miał godzinę, bo udało mi się w końcu dokończyć tą grę. Natomiast właśnie zobaczyłam tam chyba ze 2 godziny temu, że wyszedł patch, który dodał dubbing polski do gry. Więc tak, ja mam właśnie... O Jezus Maria, kabel się zsuwa. Nie, nie spadaj. Proszę cię, nie spadaj mi telefonie, proszę. Jezus Maria, problemy pierwszego świata. Tak więc usłyszymy sobie zaraz dubbing polski do tej gry, jakie właśnie głosy zostały podłożone. I zobaczymy, bo może być tak, że jednak wrócimy do dubbingu angielskiego, ale ogólnie póki co zobaczymy, jak wygląda polski. Tak więc do piwnicy i idziemy do Wandy w tym momencie. Tak, witam Wando. Jestem podekscytowana. Mów, co cię sprowadza. Jezu Chryste, jak to dziwnie. A więc ta wasza sprawa. Co chcesz wiedzieć? A Jezus Maria, my przecież pytaliśmy o te wszystkie tematy. Tak, ale to dziwnie teraz trochę. Szukam pewnego człowieka. Jest lekarzem i taumaturgiem. Leczy ludzi o dość radykalnych poglądach. O kim mówisz? O nas? Popraw mnie, jeśli się mylę. Dyplomata? Wybacz. Nie zdradzamy towarzyszy każdemu, kto zapyta. Czyli okazuje się, że jednak się znacie. Kto wie? Zróbmy tak. Nie będę o nic więcej pytał, ale przekaż mu coś ode mnie. Czy ty się modlisz? Do cebuli? Co powinienem przekazać lekarzowi? Zaproszenie do rozmowy damy. O to nam jakby nie było chodzi, czyż nie? Nieźle. Całkiem nieźle. Już. No i co on ma z tego zrobić? Syrop na kaszel? Jak chce. Po prostu mu ją przekaż. Będzie wiedział. Dziwny jesteś. Nie, to coś po prostu taumaturg. Jeszcze? Dobra, wobec tego możemy odejść. Jeżeli dostanę odpowiedź od lekarza, dam ci znać. Uważaj na siebie. No, tak więc coś się udało. Poczekaj na odpowiedź lekarza, tak? Czyli generalnie zostało mi po prostu czekać, czyli to jest czasowe. No dobra, wobec tego niebezpieczne znajomości sobie w tym momencie zostawmy. I pierwszą stronę ja bym chciała zrobić, skoro już dostaliśmy sobie to zadanie, to właśnie byśmy się wybrali... Zwiady. Ten tu wygląda jak lekarz, ale cholera go wie. Tak więc bazar Różyckiego i my się akurat chcemy udać, zdaje się, na Śródmieście północne? O kurka wodna, nawet mam rację, że na północne. A jak wiemy, mi się myli Śródmieście ze Śródmieściem. Więc wiecie, no ciężko. O, przy okazji jesteśmy chyba blisko miejsca, do którego się miałam udać, tak mi się wydaje, bo nas chyba, jeśli dobrze pamiętam, zaprosił do cukierni, ale też tego nie jestem pewna, czy ja to dobrze pamiętam, bo tak. Tak więc spotkaj się, czyli źle pamiętam, bo już mieliśmy cukiernię. No dobrze, a tutaj faktycznie jest jakaś kawiarnia, zapomniałam o tym trochę. Dobra, gdzie mnie prowadzi? Tutaj mnie prowadzi, tak? W ogóle jest coś do przeczytania jeszcze. Manifest Lechitów. Ludu Polski Niepodległej. Dosyć już upokorzeń, lat cierpienia pod żelaznym butem zaborczej przemocy. Nadchodzi świt nowego świata, w którym potęga naszego narodu znów budzi się do życia, wzmocniona przeżytą grozą, silniejsza niż kiedykolwiek. W sercu każdego z nas, Polaków, tętni nadal krew dawnych lechickich wojów. Plemienia walecznych Słowian, które władali tymi ziemiami od czasów niepamiętnych. Podstępem wydarto nam wolność, nie będziemy więc przebierać w środka, aby ją odzyskać. Dlatego postulujemy jako grupa wybranych przedstawicieli świętego narodu Lechitów, błogosławionego przez Boga. Po pierwsze, będziemy walczyć o niepodległość Polski z nikczemnym zaborcą wszelkimi środkami, jakimi dysponujemy.
Po drugie, zbyt długo tolerowaliśmy na naszych świętych ziemiach obcą rasę. Dlatego będziemy dążyć do oczyszczenia Rzeczpospolitej z roju Rosjan, Niemców, Austriaków, Żydów, Tatarów, Cyganów i innego elementu, który bezprawnie korzysta z naszych dóbr. Po trzecie, chcemy zburzyć muzea, biblioteki, uczelnie. Będziemy zwalczać moralizm, feminizm i wszelki oportunizm, serio. Zbudujemy kultury na nowo. Dość już przekłamań i pisania historii piórem podstępnych żmi. Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący i wszyscy święci. Też interesująco. Dobra, pogadajmy w takim razie z panem Tobiaszem. Tobiaszem chciałam powiedzieć, już mi się pomyliło. WS, dobrze, że jesteś. Dostałeś moją wiadomość? Ale dziwnie się słucha tego dubbingu. Potrzebuję twojej pomocy. Czyżby kogoś zdenerwowało, że się za nim szwendasz, wietrząc nową sensację? Nie, do tego już zdążyłem przywyknąć. To większa sprawa. No dobra. O co chodzi? Słyszałeś, co się stało na dworcu wiedeńskim? Nie. Miał miejsce zamach. Krwawy i bezczelny. Kilka trupów. Wygląda na to, że sami cywile. Do zamachu przyznała się nowa grupa fanatyków. Nazywają siebie Lechitami. Rosjanie przydzielili do sprawy samego Żukowa. Ja chcę o tym napisać. Prawdę. Ale potrzebuję pomocy. Czym sobie zasłużyłem na takie zaufanie? Podobało mi się, jak załatwiłeś sprawę Krajewskich i Pieti Aleksandrowicza. W Warszawie nie ma osoby, która nadawałaby się bardziej do tego, co zamierzam ci zaproponować. Schlebiasz mi. Na tyle, żeby cię zainteresować tą sprawą? Wiecie co, w ogóle ja tak słucham głosu Wiktora i kiedyś wyszłam z taką kwestią, że wydaje mi się, że mogli to nagrywać właśnie Polacy. Bardzo dobrze są wymawiane właśnie nazwy polskie, że mogą to nazywać, że mogą to nagrywać Polacy, którzy po prostu mówią po angielsku. Ewentualnie, że strasznie katowano właśnie obcokrajowców tymi nazwami polskimi, żeby były idealnie wymówione. I szczerze przyznam, że wydaje mi się faktycznie, że to jest ten sam głos, jeśli chodzi o Wiktora. Nie jestem tego w 100% pewna, rzecz jasna, ale wydaje mi się, że to jest ten sam głos. I to mnie właśnie, utwierdza w przekonaniu, że tu Polacy nagrywali również po angielsku, więc zobaczymy jeszcze. Nigdy nie pisałem artykułu, jak miałbym pomóc. Pisaniem zajmę się ja. Ty skup się na znalezieniu tych Lechitów. Chcę wykluczyć, czy to nie jest ruska prowokacja. Przeprowadzę z nimi wywiad. No i co ty na to? Jak na lato, kolego. Chociaż może u mnie powinno bardziej pasować jak na jesień, bo ja lata nie cierpię. Żukow, czy to nie aby ten słynny śledczy? Podobno jest niesamowity i bardzo skuteczny. Jeśli Ruscy go ściągnęli, to sprawa musi mieć najwyższy priorytet. Jeszcze coś? Ja bym chciała jeszcze Abaurycego usłyszeć, szczerze przyznam. Nie byłbym pewny, czy cenzura pozwoli ci coś takiego wydrukować. Nie piszę wyłącznie do państwowych gazet. Słyszałeś kiedyś o Kmicicu? Nie. Nie słyszałem. Postać znam tylko z powieści Sienkiewicza. Taka sobie. To mój pseudonim w jednym takim podziemnym wydawnictwie. Przyznam, że jako Kmicic jestem dość znany w patriotycznych kręgach. Kolego, za chwilę nie pamiętam, żebym coś takiego w ogóle... Śmiało, pytaj zobaczyła dalej. Zobaczyła wzmiankę. Kim są ci Lechici? Nikt tego nie wie. Pojawili się w Warszawie niedawno. To pierwszy zamach, do którego się przyznali. Dlatego chcę do nich dotrzeć i porozmawiać. Jeszcze coś? A co jeśli to banda Rasputina? Kto zginął w tym zamachu? To jest właśnie podejrzane. Nie wiadomo. Lista ofiar została utajniona, ale wiem, że to prawdopodobnie sami cywile. Przypadkowi ludzie, Polacy. Lechici określają samych siebie mianem patriotów, a tu proszę... Tyle mi wystarczy, żeby zacząć. Czyli się zgadzasz? Tak, może odezwę się do wujka. Dobry pomysł, bo na miejsce zamachu trzeba mieć przepustkę. Byle kogo nie wpuszczą. Bez urazy. Nawet na moje ładne oczy. A widujesz czasem Wandę? Ano. Może jej się przypomnę. Wspaniale. Dobrze. A jak się już potkniesz o jakiegoś Lechitę, to koniecznie zadzwoń. Jasne. Numer na Śródmieście, 3490. Zostawiam ci też ich manifest. Już przeczytałam. Chcę z nimi tylko porozmawiać i uczciwie o nich napisać. Po polsku. Okej. Skoro tak mówisz, kolego.
Manifest już przeczytałam, ale zobaczymy. Znajdź sposób na kontakt z Lechitami. Porozmawiaj z Woroninem oraz Wandą, tak? Chyba wydaje mi się, że Woronin to jest właśnie na Śródmieściu Południowym. Z kolei Wanda właśnie na Bazarze Różyckiego. A ja bym chciała w ogóle zobaczyć... Nie wiem. Nie wiem, co chciałam, szczerze przyznam. W sensie pomyślałam, że może by się udać do domu jeszcze naszego. Tak na szybko, bo kto wie, może akurat zadzwonić telefon i powiedzieć mi Wanda, że hej, jest dla ciebie ten, dla ciebie odpowiedź od doktora. Ale nie, chyba nie jest tak miło. Tak więc wychodzimy na Plac Zielony i pędzimy wobec tego. Myślę, że wpierw na Śródmieście Południowe. Dlaczego tu jest podwójna ikona? Przepraszam, ja bardzo nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie Śródmieście Południowe, poproszę serdecznie. Mam nadzieję, że mnie wywali niedaleko po, tego baru londyńskiego. Byłoby miło. A właśnie, bo ja mogę w sumie z Abaurycem pogadać tak po prostu. A, i usłyszymy jego głos. Bo ja chciałam... A, oczywiście, że tutaj. Chciałam do miejsca, w którym... Aha, tutaj jest komisariat, no spoko. To może się właśnie wpierw do komisariatu przejdziemy i do naszego wuja. Bo chciałam zobaczyć właśnie, jaki on ma głos, bo jestem no też bardzo ciekawa akurat, jeśli chodzi o postacie, to jestem bardzo ciekawa głosu Abaurycego. W ogóle ja tak sobie pomyślałam, że właśnie głos Abaurycego zdecyduje o tym, czy chcę zatrzymać polski dubbing, czy zmienić ponownie na angielski. Bo szczerze przyznam, że głos Abaurycego, w sensie Abaurycy ogólnie, jest dla mnie taki kurka wodna, zarąbisty typ z niego, w sensie zarąbisty typ, nie zarąbisty typ, tylko przepraszam bardzo, po prostu cudnie dobrany głos, o, może w ten sposób, i ton jego głosu i tak dalej. Możemy z detektywem Żukowem, widzę, pogadać, to jest chyba nasz cel główny, ale my może się udamy jeszcze do gabinetu Woronina na chwilę obecną i pogadamy właśnie z wujem. Między innymi. Tak więc wuju. Znalazłby może wujek dla mnie chwilę? Co ty robisz z rękoma? Źle trafiłeś. Jestem po uszy w robocie. Ten zamach na dworcu to teraz najwyższy priorytet. Ja właśnie w tej sprawie, wuju drogi. Ja właśnie w tej sprawie. No właśnie. Przede wszystkim mów ciszej. Po drugie, nic ci nie powiem, bo nic mi nie wolno powiedzieć. I po trzecie... Jesteś w to jakoś zamieszany? Jak śmiesz? Halo! Pomyślałem, że mógłbym pomóc, jako taumaturg. Niestety, mój drogi, ja ci pomóc nie jestem w stanie. Jedyne, co ci mogę zaoferować, to wycieczkę po moim gabinecie. Jak wtedy, kiedy byłeś mały. Pamiętasz? Nie mam pojęcia, o czym... To zamknij się i słuchaj. W ramach wycieczki zrobimy ci pamiątkową przepustkę. Chcesz? Uuu, kolego! Dobra! Nie mogę odmówić wujkowi. No właśnie. Chyba mnie Bóg opuścił. Wuju, ty jesteś cudowny. Oficjalnie nu, ale prywatnie tak. Cudowny wujek. Śpieszę się, chłopcze. Kiedy wrócę, wolałbym, żeby cię tutaj już nie było. Chryste, panie, nasz wuj jest cudowny. Ja też chcę takiego wujka. Ej, po prostu cudo. Dobra, wobec tego wychodzimy do głównego holu, ale widzę, że właśnie możemy jeszcze porozmawiać z tym całym detektywem Żukowem, więc może sobie z nim faktycznie pogadajmy na chwilę obecną. Może ja bym sobie zapisała jeszcze grę przed wymianą zdań naszą. Mogę zająć chwilę? Mam przyjemność z detektywem Żukowem, prawda? Nie jestem idiotą. Nie nazwałem tak pana. Staram się uprzedzać fakty. Chciałbym oszczędzić czasu nam obu, dlatego postanowiłem pana przestrzec. Słucham. Aha. Dobra, wobec tego. Myślę, że mógłbym... Pomóc w znalezieniu zamachowców, wiem. Tak, na miłość boską, tylko nie pytaj, jak się tego domyśliłem. Czyli sam się zgadzasz? Sam wnioskowałem o przysłanie mi taumaturga, ale będzie okay. W Warszawie najwcześniej za tydzień. A więc jest pan na mnie skazany. A zatem do rzeczy. Okej, okay, czyli będziemy mieli... Ufam, że podzieli się pan ze mną wiedzą, okay, którą pan zdobędzie. Tak. Gdy już ustali pan, gdzie znaleźć Lechitów, proszę do mnie wrócić. Okej. Okay. Oczywiście. No właśnie, oczywiście. Proszę mi wyznać, dlaczego ta sprawa pana dotyczy? A dlaczego nie? Od dziecka byłem ciekawski. I wścibski, bez wątpienia. No jest niestety, druga strona medalu. Dobra, coś mi jeszcze umyka, tak?
Chciałem spytać, co pan sądzi o motywach, jakie kierują Lechitami. Mają dla pana jakieś znaczenie? Ich motywy są dla mnie wtórne. Efekty ich metod bardzo je umniejszają. Chce pan raczej wiedzieć, co sądzę o Polakach, którzy walczą w ten sposób o swój kraj. Zgadza się. Szkoda fatygi. Tracić życie i je odbierać za tak abstrakcyjne pojęcie, jakim jest państwo. Czyli kolega nie jest patriotą za Chiny. Rozumiem. Wiadomo już, kim były ofiary z dworca wiedeńskiego? Dworzec jest praktycznie nie do zbadania w tak krótkim czasie. Na pewno nie dla warszawskich śledczych. I wygląda na to, że zginęli sami przypadkowi ludzie. Oczywiście. Może coś się wyklaruje, kiedy będzie można porozmawiać z rannymi świadkami. Czekam na telefon w tej sprawie. Czyli ktoś przeżył zamach? Już i tak powiedziałem zbyt dużo. O, właśnie, nić myśli. To było bardzo interesujące poznać pana. Powtórzmy to, kiedy pan znajdzie Lechitów. Dobra, wobec tego. Ja sobie oznaczę może w tym momencie rozmowę z Wandą. Pozostali. Detektyw Żukow, badający sprawę Lechitów, mimochodem wyznał, że ktoś przeżył wybuch. Muszę się dowiedzieć, o kogo chodzi. Tak, my sobie właśnie oznaczymy w tym momencie porozmawianie z Wandą, bo to w tym momencie bym chciała wykonać, tylko że właśnie bym chciała przejść się jeszcze do Abaurycego, tak więc tutaj sobie skręcimy. Ja tylko chciałam się upewnić, że tutaj dojdę. Tam do Baru Londyńskiego. Tak, tutaj mamy kurier warszawski, może być. Chciałam powiedzieć kurier codzienny, Chryste Panie. Za dużo Harry'ego Pottera czytam autentycznie. Za dużo opowiadań z Harry'ego Pottera. Lubię opowiadania ogólnie, więc no. Dobra, Bar Londyński w takim razie. A Baurycy! Pogadaj ze mną, kolego. Ja jestem pielgrzymem, tak? Czy tam podróżnikiem, nie pamiętam. A Baurycy. Chcę usłyszeć twój głos. Powiedz mi, czy ta krew na chodniku przed wejściem bardzo rzuca się w oczy? Nic nie zauważyłem. Wspaniale. W takim razie, co cię znowu do mnie przywiało? Okej, troszeczkę muszę przyznać głos dziwny, ale jeszcze potrzebuję więcej próbek, żeby ocenić poprawnie. Interesuję się życiem podziemnym Warszawy. Zapytaj listonosza. Mów, co chcesz wiedzieć. Aha. Mam inny temat. Siwucha nie ocenia. Dajesz. Wybacz, chyba załatwię to. Czuj się zaproszony. Ach, dziękuję Abaurycy. Uwielbiam Abaurycego, ale moim zdaniem właśnie to, co odwalał typ, który podkładał mu głos po angielsku, to po prostu cudowne, jeśli chodzi o dobranie tonu do dialogów właśnie z Abaurycym. Przede wszystkim to odobranie tonu, więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie po polsku, tylko że bardziej by się przydało w jakiejś konkretnej sprawie do Abaurycego podejść, moim skromnym zdaniem, ale póki co też wesoło. Tak więc Bazar Różyckiego poproszę w tym momencie. W Warszawie wszystkie drogi prowadzą do Syfonu? Dobrze przeczytałam? Nie wiem. Może. Dobra. Dorożką to mnie wywala przy dorożce. Dobra. Muszę o tym pamiętać, że jak dorożką jadę, to mnie wywala przy dorożce. I wrócić w sumie chyba tramwajem bym powinna. Czekajcie chwilę. W ogóle mogę... Czy ja mogę... Nie, no nie mogę przybliżyć na śródmieście południowe. Dobra. Uberka wobec tego. I idziemy do Wandy. Trzeba było zostać na wsi. Wanda, to znowu ja. Czy masz może... Przepraszam, czy masz może odpowiedź? Od już lekarza? Już się stęskniłeś? Zaniosę tę twoją cebulę, nie bój się. Czyli nie. Co wiesz o Lechitach? Nowych gwiazdach rewolucji? Pytasz mnie, ponieważ tak ci się jakoś skojarzyło? Przekroczyłem granicę? Drocze się, kupcze. Ale Lechici to potwarz dla tych, którzy codziennie kładą życie za wolność. No, co sądzisz o ich manifestie? Spisany dla poklasku. Żałosne, amatorskie próby zwrócenia na siebie uwagi. Pluję na nich wszystkich. W sumie się nie dziwię. Ale może pomożesz damie. Wiesz, gdzie ich szukać? Nie, niestety. Staram się to ustalić. Tylko nie omieszkaj przyjść i mi powiedzieć. Każdy chce sama wiedzieć. Sama chętnie zrobię z nimi porządek. Każdy to normalnie na plotki chce. Pójdę już. Do Wiktora. Szkoda.
Trzymaj się z dala od kłopotów, czarodzieju. Każdy chce na ploteczki do Wiktora, autentycznie. Swoją drogą, tak sobie znaczymy trop myśli Żukowa w tym momencie. Chciałabym, co się chciałaby, Boże, tak sobie ostatnio stwierdziłam, że przypomnę sobie, jak to było, w sensie jak to było, jak wyglądało u mnie nagrywanie A Plague Tale Requiem. I przypomniało mi to, że Wiktorem był nazwany ten cały dziad, który manipulował nami i doprowadził do tego, że straciliśmy matkę, więc haha, wesoło. Dobra, wydaje mi się, że... dobra, ten trop myśli. Nie wiem, gdzie mnie zaprowadzi ten trop myśli, w sumie jestem ciekawa. Co prawda mi się wydawało, że raczej nas pokieruje, ogólnie rzecz ujmując, na ten... na dworzec wiedeński, ale co tam, komisariat? Aha. To tutaj mnie gdzieś prowadzi ten trop myśli Żukowa? Nie wiem, zobaczmy. O, tutaj coś jest, tak? Dobra, spójrzmy. Aha, tylko to? Czy coś jeszcze? Tylko to, z tego co widzę. No dobra, w takim razie zbadaj. Nieskończony raport Żukowa. Data, godzina. Doszło do wybuchu bomby na dworcu wiedeńskim. W wyniku eksplozji Stefania Lipnicka i Ignacy Wiśniewski zmarli na miejscu zbrodni. Sprawcy wciąż pozostają nieznani. W celu ich ujęcia należy... Nieskończony raport Żukowa. Ktoś tu zaniedbuje swoje obowiązki. Słowa nie chcą poddać się woli autora i salutować, jak im się każe. Gardło Żukowa dławią żelazne okowy gniewu i chęci wymierzenia sprawiedliwości bestiom, które zabijają niewinnych. Lecz są i ocaleni. Izabela Lipnicka i Krystian Król, Szpital Praski. Żyją, niech żyją. Głębokie rany. Detektyw Żukow brzydzi się aktami terroru. Jego raport zdradza, że niejacy Izabela Lipnicka i Krystian Król przetrwali straszne wydarzenia na dworcu. Być może ich zeznania przybliżą mnie do odszukania Lechitów. No i dobra, czyli kierujemy się w tym momencie na Pragę, tak? Do Szpitala Praskiego. Znajdź sposób na kontakt z Lechitami, ale właśnie widzę tutaj podwójną linię fabularną, że tak to ujmę. Więc zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Czy obie nas zaprowadzą właśnie na Pragę, czy... Czyki cholernik. Pierwsza strona. Psi? Jedno prowadzi mnie cholera wie gdzie tak naprawdę. Dobra, pójdziemy do tramwaju, który tutaj jest zaraz obok. Tak, jedno mnie prowadzi gdzieś dalej, ale mnie interesuje właśnie w tym momencie ta Praga, szczerze przyznam, i Szpital Praski. Jestem bardziej ciekawa, zaciekawiona i w ogóle. Więc się przejdziemy właśnie do szpitala. Ja jestem niedaleko cerkwi, prawda? Prawda. Czyli oczywiście, że po drugiej stronie jest ten... Widziałam, żeby mądrzej by było dorożką się wybrać. No ale cóż, trudno. Jeden pies ostatecznie. Ach. Nie saksofon, nie gramofon. Dlaczego ja nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa? Jak to się nazywa w ogóle? Na Boga. Nie wiem, idą mi, w sensie przychodzą mi na myśl inne nazwy dla tego instrumentu, tylko właśnie, o kurka wodna, podwójne nici, tak? Tylko właśnie nigdy nie pamiętam, która jest poprawna, że tak to ujmę, nie saksofon, nie gramofon. Dobra, co my tu mamy w ogóle do przeczytania? Parę rzeczy jest... Dobra, nie pamiętam, nieważne, przeczytaj. Karta pacjenta, Kamil Tarczyński. Imię i nazwisko Kamil Tarczyński, wiek 28 lat. Opis: pacjent od kilku miesięcy cierpi na suchoty. Wyraził zgodę na rozpoczęcie eksperymentalnego leczenia rtęcią według metody profesora Hellera. Rozpoczęcie leczenia 26 sierpnia 1905 roku. Pacjent czuje się dobrze. Rtęcią, mówicie? Miłej resztki życia pozostałej. Karta pacjenta, Patryk Witkowski, 31 lat, pacjent przyjęty z gwoździem wbitym w czaszkę od strony potylicy. Przyszedł o własnych siłach, czuje się dobrze, rokowania ostrożne. Wyznaczona data operacji 20 września. Okej. Okay. Izabela Lipnicka, mamy to imię i nazwisko. Izabela Lipnicka, 8 lat. Pacjentka przewieziona w ciężkim stanie z ranami szarpanymi w okolicach głowy i ramion, odłamkami metalu w ciele. Po 3 godzinach odzyskała przytomność, zdiagnozowano trwałą utratę wzroku w wyniku odniesionego urazu. Boże. Izabela Lipnicka wskutek zamachu trwale straciła wzrok. Biedactwo. W wieku 8 lat. Biedactwo. Gdzie jest Jacuś? Pielęgniarka. Przepraszam, chciałem pani na chwilę przeszkodzić. Jestem z pacjentką. Czego pan chce?
Prowadzę dochodzenie w sprawie zamachu i muszę zadać kilka pytań. Pan z jakiej służby, przepraszam? Dokładnie. A teraz mogę panią prosić? Słucham pana. Jak pani myśli, co ona robiła na dworcu? Mogę się domyślić, że albo przyjechały, albo gdzieś się wybierały razem z matką. Stefanią Lipnicką. Wiem tylko tyle, że zginęła w tym zamachu. Izabela Lipnicka, dziewczynka, która straciła wzrok, to córka jednej z ofiar zamachu, Stefanii Lipnickiej. Ja sobie odejdę w tym momencie. Wiecie co, bo tak sobie pomyślałam, że może by faktycznie byłoby bardziej inteligentna, żeby się udać wpierw na miejsce zamachu, czyli na dworzec, nie pamiętam jak się nazywa. W każdym razie tam na dworzec, żeby się udać. Myślę, że to by było w tym momencie troszeczkę mądrzejsze. Tylko, że może ja bym się udała do tramwaju. Bo coś sobie wyobrażam, że dorożką to mnie wywali na drugi koniec dzielnicy. Więc no. Właśnie sobie złapimy tramwaj na Śródmieście Południowe, jedź. I udalibyśmy się na ten dworzec. Nie pamiętam nigdy, jak on się nazywa. W sensie myli mi się, czy to jest wiedeński, czy wileński, szczerze przyznam, bo... Mapa, to jest dworzec wiedeński, może być. A jak mówię, mi się zawsze myli z wileńskim, bo jakby nie było wileński, to no jest po prostu. Dobra, wobec tego w stronę dworca wiedeńskiego się udamy. Znaleźć sposób na kontakt z Lechitami. Tak myślę, że mnie tam prowadzi akurat kolejna linia, ta maturgiczna. Ale nie jestem tego w 100% pewna. Po prostu wydaje mi się logicznym, żeby się udać właśnie na dworzec i zbadać sytuację. Skoro i tak mamy też przepustkę. Tak więc dworzec wiedeński poproszę. Dobra, co pan ma na głowie? Proszę coś z tym zrobić, co to do mnie było? Tacy ci siadają, bla bla bla. Ktoś mnie pewnie jeszcze zatrzyma. Witam pana. Pan wybaczy, przejdę tędy na peron? Nie, przejścia nie ma. Tyż to, nie słyszał, co tu się działo? Ojej, a co się działo? Zamach był. Trupy. Wchoda niet. Nie wejdziesz, ta? Ale o jakim zamachu mowa? Lechity terrorysty. Bombę podłożyli. Trupy latały po całym dworcu. Wchoda niet i nie budziet. Dobra, może póki co ja od niego odejdę. Na władzę nie poradzę. Póki co od niego odejdziemy, bo faktycznie jest tutaj jeszcze parę rzeczy do zebrania, w sensie do zbadania może bardziej. Z tego co widzą, więc no... Aha, tędy nie dam rady przejść. Strzegam, paliak! Gratuluję, żołnierzu. Wzorowa postawa. Ale ja naprawdę muszę się tu rozejrzeć, więc jeśli pozwolisz... Skoro sam pan sędzia wystawił? Hehehe. Właśnie te chody. Powtórzę mu, jak wzorowo się zachowaliście. Natomiast gdyby pytał, to mnie tu nie było. Konieczne. Spasiba. No, bardzo się cieszę, że się dogadaliśmy, kolego. Wobec tego pobadaj rzeczy. Pluszowy miś. Podniszczony towarzysz dziecięcych zabaw. Na łapce ma wyhaftowane imię właścicielki. Iza. Każde włókienko misiowego jestestwa przemawia słowami wielokrotnie usłyszanymi od swojej kilkuletniej właścicielki. O tym, że dziewczynka kocha go tak samo jak mamę i tatę. Dobra. Kurier codzienny. Tragedia na Marszałkowskiej. Zawalona kamienica przyczyną śmierci kilku osób, w tym szanowanego warszawskiego przedsiębiorcy. Czy za przypadkiem już nie było? Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie, bo wydaje mi się, że to było, to ja tego nie będę czytała dalej. I dostaliśmy przy okazji punkt taumaturgii. Bardzo fajnie. Sobie ja przy okazji właśnie pstryknę drugi raz, bo coś tutaj właśnie widzę, że jest. Klucz do drzwi, znaleziony na miejscu zamachu. Mały metalowy przedmiot rezonuje szorstkimi, lecz i zatroskanymi słowami matki ganiącej dziecko, aby zrozumiał powagę sytuacji, że klucz do biura to nie zabawka. Klucz do biura, tak? O, to jest dość ciekawy. Interesujący ślad i w ogóle. Krew. Ciemnoszkarłatna smuga bruka jasną fasadę kamienia. Cierpki smak żelaza i świadomość rychłego końca nikną w obliczu pierwotnego zwierzęcego strachu o życie dziecka, którego umierająca kobieta nie może dostrzec w chaosie po wybuchu. Życie skradzione. Umierająca Stefania Lipnicka w panice wypatrywała swojej córki. Dziewczynka Izabela miała więcej szczęścia niż jej matka, lecz w wybuchu straciła wzrok.
kwit do cukierni Jutrzenka. Upoważnia do odbioru zamówienia o numerze 149. Papierek ogrzewa swoje moje palce żarem, który wciąż się w nim tli. To miłość i oddanie, to nadzieja na spotkanie ukochanej oraz radość ze słodkiego prezentu, jaki on zamierza jej sprawić. To symbol wiecznej miłości. Jestem zazdrosny. Okej. Okay. Krwawy odcisk dłoni. Ranna osoba oparła się o dworcowy filar. Gdzie biegną nasze ostatnie myśli, gdy człowieczy los jest przesądzony? Te tutaj, zaklęte w chłodnym filarze, szukały letniego popołudnia, jeziora, łódeczki, wiankę kaczyńców zdobiących jej włosy i piękne oblicze. Czyli no za ukochanej myślał. Zakrwawiona koperta. Spod plamy szkarłatu przebija się nazwisko oraz adres. Stefania Lipnicka, Nowogrodzka 22. Była długo trzymana w ciepłych dłoniach, zanim została otwarta. Kobieta spodziewała się, że prędzej czy później otrzyma tego typu list. Tajemnicze, podszyte być może fałszywą życzliwością ostrzeżenie, aby wzięła małą i wyjechała czym prędzej. Lokum ofiary. Zdobyłem adres oraz klucz do biura Stefanii Lipnickiej. Nieco przemilczę moje znalezisko przed władzami i sam najpierw tam zajrzę. Okej, okay. Zapisano przy okazji grę. Mamy jeszcze tutaj ślad jeden. Okucie Necessera. Wielka siła wbiła je w drewnianą ladę. Okucie brutalnie wydarte wybuchem z istoty Necessera, skrywającego bombę. Zanim spoczęło w drewnianej ladzie, dźgało i ciało ludzkie ciała, rezonując ostatnimi słowami zamachowca. Za wolną Polskę, śmierć zdrajcom. Ślad nieznany. No dobrze, w takim razie. Czy ja mogę jeszcze pogadać z tym typem? Nie, nie mogę. Okej, pojmaju. Bo ja bym mogła z nim jeszcze jakieś słowa zamienić, że tam pisało, że coś mi umyka, ale może właśnie to, że miałam przepustkę, to zmieniło. Czekajcie, dokąd mnie to prowadzi? Aż trzy linie, Chryste Panie, mnie tu prowadzą. Jedna mnie prowadzi do tramwaju z tego, w sensie dwie z nich mnie prowadzą do tramwaju z tego, co widzę, a jedna gdzie, dokąd? Jestem aż zainteresowana. Może właśnie do tego lokum ofiary Lipnickiej, tak? Zdaje się. Tak więc się udamy właśnie za tą nicią. Mam nadzieję, że nie na komisariat, szczerze przyznam. Nie, no to nie jest na komisariat. W kierunku komisariatu, a może w sumie. No mam trochę nadzieję, że nie w stronę komisariatu, ale cholera wie. Dobra, teraz to mnie wszystkie trzy prowadzą w tym kierunku. A jednak komisariat. A nie, Nowogródzka 22. Myślałam, że komisariat już. Witam państwa. Arek! Drzwi miałeś zamknąć, nie? Pardon, przeszkodziłem w czymś dżentelmenom? Później mnie opieprzysz. Zajmijmy się nim. Jak to zawsze miło. Intruzi, nie byłem jedynym, który postanowił przeszukać biuro Lipnickiej. Kiedy do niego wszedłem, zaatakowało mnie kilku napastników. Arka już zdążyłem poznać, a reszta towarzyszy... Kim jesteście? Wskrzesicielami Przenajświętszej Rzeczypospolitej w imię Pana Jedynego w Trójcy, Jezusa Chrystusa. Amen! Urocze. Straszny bałagan zostawiacie. Właśnie będziemy sprzątać! Cudnie. Jezus Maria, pistolety, naprawdę. Panowie, no. Jak tak można? Dobra, tego typa może zaatakujemy? Rozproszenie. Który mnie pierwszy palnie? Ten mnie pierwszy chce palnąć, tak? To lecimy z tym i może właśnie Moraną go zaatakujemy. No, też nie wiem. Ona go zaatakuje po Wiktorze. Spowalnia zaplanowane działanie wroga. Ja bym chciała, żeby na tego rzuciła się z tym, z tą umiejętnością akurat. On niech mnie zaatakuje już kistem. Dobra. Więc tak, jeśli o ciebie chodzi, typie, może ciebie też rozbijemy w gruncie rzeczy, bo właśnie o to mi chodzi, żeby ona go rozbiła jednak, więc no. Dobra, niech będzie. Cecha uśpiona, fajnie. I ktoś mnie tutaj jeszcze pociacha. Miło, nie ma co. Tak, czy na tego może... Chyba Bukawak zadaje największe obrażenie, nie pamiętam za Chiny. To jest Jean, ta ostatnie życzenie. Aż jestem ciekawa, muszę przyznać. Krwawy dług. Czy któryś z was może zaatakować go tak, żeby naraz zabiło? No
Nie widzę takowego. Czyli no nie ma. Dobra. Wobec tego to ja zrobię. Ten może być właśnie celem ataku. A na tych tutaj może sobie właśnie Velesa wykorzystała, co? A tutaj mamy w ogóle jeszcze Gina, którego jeszcze nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy jego umiejętności jeszcze. Ten mnie tu chce zaatakować, tak, a ja go akurat powstrzymam. Jean. Co ty w ogóle masz, Jean? Życiowe zadłużenie. Zadaje obrażenia, przywraca ci punkty życia równe 24. Każde kolejne działanie przewracające będzie odnawiało ich mniej. Krwawy dług. Ciekawie. Koszmar derwisza. Krwawy dług. To jest szybkie. To jest wolne. Ale spory ten krwawy dług wywołuje. A tutaj potrzeb Karina. Zadaje obrażenia, zapłata. Otrzymuje obrażenia w ostatniej rundzie trwania tego stanu u mnie? No ja, spróbujmy. Spróbujmy, zobaczymy co to będzie. Cecha uśpiona. Ale co, to właśnie ja dostanę ten krwawy dług? Tak! Czyli on działa pewnie dwojako, zakładam. No, krwawy dług otrzymuje obrażenia w ostatniej rundzie trwania tego stanu. Dobrze. To mnie teraz chce zaatakować ten typ, tak? I ten. To ja może właśnie tym się zajmę. Teraz tak. Bym ciebie chciała, kolego. Zadaję obrażenia, sprawia, że zamiast otrzymać obrażenia, utracisz skupienie. Bardzo proszę. Fajnie. Dobra, tutaj mamy tego Krampusa całego. A ty to tobie to się kiedy odblokowało? Skupienie, panie. Halo, co to ma być? Szatański figiel. Przywraca całe twoje skupienie, ale zamiast stracisz punkty życia. Nie, to nie chcemy tak. To nie chcemy tak. Morana? A w sumie masz morowe tchnienie. Co do ciebie, typie? Może ci szybkimi atakami w sumie dorwę. Nie mam zielonego pojęcia, że to by się udało. Szczerze przyznam, nie uda się, ale... To było. Może go dobiję w sumie bukawakiem. Kto wie. Dobra, jeśli o ciebie chodzi... czekajcie, ktoś miał tutaj umiejętność... Aha, to jest Krampus, tak? Ile Fatum zada? Zadaje obrażenia. No możemy spróbować Fatum. I go dobijemy szybkim atakiem. No, jednak go zabiło Inoros, dobra. Czujesz to? Zapach tajemnicy. Mhm. Tak, trochę tutaj mamy do zebrania rzeczy, do znalezienia i w ogóle. Zdjęcie krupowe. Pozują na niej młode kobiety i mężczyźni, opatrzone opisem Wilno, przyszłość polskiej inteligencji. Po szkiełku i oprawce trzymających fotografię snuje się uporczywy żal za dawnymi czasami, ale i determinacja, a także chęć usprawiedliwienia decyzji, które zapadły nieodwołalnie. Ślad pewny Stefania Lipnicka. Okej, jest tutaj obraz Matki Bożej, tak? Reprodukcja obrazu przedstawia czarną Madonnę z klasztoru na Jasnej Górze. Rama pamięta szybkie, nerwowe dłonie, które raz za razem zdejmowały obraz ze ściany i w pośpiechu wieszały go na miejscu. Wszystko skrycie w ciszy i skupieniu w obawie przed byciem odkrytym. Zdejmij wobec tego. Nic tutaj się mamy... przede mną nie ukryje. Co to jest w ogóle? O Jezu. Sejf ukryty w ścianie. Wygląda na to, że otwiera go sześciocyfrowy kod. Kiedy się wsłuchać, chłodna i z pozoru niewzruszona powierzchnia sejfu szepcze słowa powtarzane nad nią raz po raz. Najpierw miesiąc urodzin, potem 1895. Miesiąc urodzin, mówicie? Z tej strony coś jest na pewno. Dziecięcy rysunek. Cały świat kilkulatka zamknięte w obrazku. Każde zerknięcie na dziecięce dzieło przywodziło na myśl tamten najwspanialszy ze wszystkich październików, kiedy na świat przyszła jej ukochana córeczka. Ślad pewny Stefania Lipnicka. Biuro Stefanii Lipnickiej. W biurze Stefanii Lipnickiej znalazłem ukryty za obrazem safe. Kombinacja, którego otwiera, to 6 cyfr. 10, 18, 95. Data narodzin córki Stefanii. Może tego szukali tu intruzi? Dobra, wobec tego. Otwórzmy ten safe.
List gratulacyjny. Carski urzędnik gratuluje Stefanii Lipnickiej dostarczenia dowodów w sprawie grupy o charakterze antycarskim. Wśród liter listu czai się chytra bestia wyrzutu sumienia. Podgryza każdą myśl, szarpie chęć pogodzenia się z tym, co było, syczy na wszelkie próby dojścia do porozumienia z samą sobą. Tajemnica Stefanii Lipnickiej. Zradziła nie tylko ludzi, ale i idee za nimi stojące. Nie jest jasne, z jakiego powodu to zrobiła, ale mam silne przeczucie, że to ona była celem zamachu na dworcu wiedeńskim. No ładnie. Dobrze, moi mili. Tak więc myślę, że na chwilę obecną śledztwo sobie zakończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek ten właśnie Wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, będzie mi niezmiernie miło. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, link macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. A jeśli chcecie pomóc mi troszeczkę ruszyć algorytm YouTube'a, to zostawcie komentarz o treści... Zamach. Będzie mi niezmiernie miło. Dzięki wielkie, do usłyszenia następnym razem. Cześć!